konkretnej sprawie dotyczącej Polaków mieszkających w Niemczech, Niemców polskiego pochodzenia, mianowicie o nierozliczonej sprawie związanej z reparacjami poniekąd, ponieważ wiemy doskonale, że Niemcy jak ognia unikają tematu reparacji, ponieważ nie rozliczyli się ze swoich zbrodni z czasów II wojny światowej, ale rząd Zjednoczonej Prawicy, politycy Prawa i Sprawiedliwości suwerennej Polski będą dążyć do tego konsekwentnie, żeby cały świat pamiętał o zbrodniach niemieckich, a Niemcy wiedzieli, że prędzej czy później z tych zbrodni i zniszczeń, których dokonali w Polsce, będą musieli się rozliczyć. Ale pierwszym krokiem, który formalnie ma trochę inną naturę, jest restytucja mienia Związku Polaków w Niemczech. Mianowicie jest to związek, który ma ponad stuletnią tradycję. W zeszłym roku obchodziliśmy stulecie tego związku, a na mocy dekretów niemieckiego państwa zarządzanego przez nazistów, dekretem Göringa, majątek ten został odebrany Związkowi Polaków i do dzisiaj nie został zwrócony. Majątek warty dziesiątki milionów euro, bo ten związek posiadał liczne nieruchomości, bank, spółdzielnie. I Niemcy, jeśli chcą pokazać, że poważnie traktują swoje winy z czasów II wojny światowej, powinni się z tego rozliczyć. I jako posłowie na Sejm z panem ministrem Kowalskim będziemy konsekwentnie ten temat poruszać w przyszłej kadencji, jeśli znajdziemy się w parlamencie, ponieważ wiemy doskonale, że dla Polaków mieszkających w Niemczech jest to niesamowicie ważna sprawa, decydująca również o, mająca znaczenie, jeśli chodzi również o poczucie godności jako Polaków, którzy mieszkają w Niemczech, którzy pracują tam, płacą podatki, a nie czują się równo traktowani. Pragnę wskazać, że na mocy tamtejszego prawa, które do dzisiaj nie zostało, może spór mnie wśród historyków, czy zostało formalnie uchylone, czy nie, jedno jest pewne. Skutki tego zbrodniczego prawa nie zostały uchylone i nie został przywrócony stan poprzedni. A na mocy tego prawa Polacy zostali pozbawieni statusu mniejszości narodowej w Niemczech. I o to też z pełną determinacją z panem posłem Kowalskim będziemy zabiegać. Wiemy o tym, że Donald Tusk, jego partia nigdy zdecydowanie tych postulatów nie stawiali i stawiać nie będą. Chociażby ostatnie doniesienia z serialu Reset i to, jak Donald Tusk, by przypodobać się Angeli Merkel, prawdopodobnie podpisywał się pod dokumentami, które stanowiły podstawę do współpracy służb, proszę Państwa, polskich ze służbami rosyjskimi, a wcześniej na prośbę Angeli Merkel zdecydował się podwyższyć wiek emerytalny. Jestem przekonany, że los Polonii zamieszkującej w Niemczech byłby podporządkowany polityce niemieckiej, tak jakby kanclerz Scholz chciał, tak by Donald Tusk i jego partia postępowali. Dlatego też jesteśmy tutaj dzisiaj z Państwem, by zaapelować do państwa niemieckiego, do ambasadora Niemiec w Polsce, by w końcu oddali Związkowi Polaków w Niemczech to, co zostało zabrane przez niemieckich nazistów, a w przyszłości, żeby wypłacili pełne, należne Polsce reparacje. 27 lutego 1940 roku państwo niemieckie uchwaliło tak zwany dekret Göringa, na mocy którego no całe władztwo nad polskim majątkiem takich organizacji jak Związek Polaków w Niemczech, który miał banki i kamienice w całych Niemczech, w Berlinie, w Bochum, w Opolu, zostało zagrabione przez państwo niemieckie. Do dnia dzisiejszego państwo niemieckie nie zwróciło swoim obywatelom narodowości polskiej, których było od około 1,5 miliona w 62-milionowej Republice Weimarskiej, później III Rzeszy, co stanowiło mniej więcej 2,42% wszystkich obywateli, to byli obywatele niemieccy narodowości polskiej. I w ostatnich latach Zjednoczona Prawica podjęła przełomowe decyzje. Po pierwsze, kwestie dotyczące reparacji, to jest sprawa pomiędzy polskim państwem i państwem niemieckim, ale obok tego jest kwestia dotycząca wsparcia przez polskie państwo, przez między innymi Ministerstwo Sprawiedliwości, przez pana wiceministra Sebastiana Kaletę, tego, aby wymusić zakończenie dyskryminacji przez państwo niemieckie w Związku Polaków w Niemczech poprzez przetrzymywanie majątku, który powinien zostać z mocy prawa zwrócony. Zwrócony obywatelom niemieckim polskiej narodowości. Nie ma, szanowni państwo, zgody na to, aby Niemcy ten majątek nadal przetrzymywali. Apelujemy do ambasadora Niemiec, apelujemy do państwa niemieckiego o oddanie Związkowi Polaków w Niemczech majątku, który przez świętej pamięci
mecenas Hambure był szacowany na około 1 miliard euro. To jest kwestia zwykłej, takiej normalnej, ludzkiej uczciwości, zagrabionej przez niemieckich nazistów majątków, w tym na przykład kilka kamienic w Bochum do dnia dzisiejszego nie zostały zwrócone. W tej sprawie, Szanowni Państwo, fundamentalnie różnimy się z Platformą Obywatelską. Donald Tusk nigdy nie podpisze się pod kwestiami reparacji, pod kwestiami dotyczącymi żądania zwrotu polskiego majątku Związkowi Polaków w Niemczech. Jego podpis znajdziemy pod umową ze służbami FSB Federacji Rosyjskiej, który realizował politykę Angeli Merkel, bliskiego sojuszu z Władimirem Putinem. W związku z tym, Szanowni Państwo, nasza dynamika, dynamika walki o prawa Polaków w Niemczech jest bardzo mocna. Tym bardziej, że w tej kadencji, co jest zasługą rządu Zjednoczonej Prawicy, powołaliśmy Instytut Promocji i Nauki Języka Polskiego i na przykład pierwsze publiczne przedszkole uruchomione poza granicami Polski jest właśnie w Berlinie. Mamy taki swój polski odpowiednik Instytutu Goethego, British Council czy Instytutu Cervantesa. A to właśnie dlatego, że państwo niemieckie do dnia dzisiejszego nie uznaje polskiej mniejszości. Nie można się uczyć języka polskiego ojczystego w żadnej placówce publicznej w Niemczech, pomimo jasnego zapisu w traktacie z czerwca 1991 roku. No i kwestia majątku niezwróconego Związku Polakowi w Niemczech. Chcę jeszcze jedną rzecz podkreślić. Polskie państwo ma najwyższy standard opieki nad mniejszościami. Na przykład Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców jest dotowane z polskiego budżetu. Z budżetu niemieckiego nie ma nawet pół euro na Związek Polaków w Niemczech, ani na żadną organizację polonijną. To jest po prostu dowód na to, w jaki sposób Niemcy dyskryminują Polaków. I czas, aby w końcu zwrócili Związkowi Polaków w Niemczech polski majątek. I dziękuję tutaj za podjęcie tej sprawy również przez pana wiceministra sprawiedliwości, który z zespołem prawników będzie wspierał Związek Polaków w Niemczech w tej batalii z państwem niemieckim, aby oddali zagrabione przez niemieckich nazistów mienie. Dziękujemy. Czy są pytania? Skoro nie ma, to bardzo dziękujemy. Dziękujemy uprzejmie. Może zdjęcie sobie jeszcze zrobimy.